Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Dozo i dzisiaj przyjrzymy się najnowszemu ręcznemu karabinowi maszynowemu, który pojawił się w sumie znienacka i zastąpił karabin snajperski R700, a mowa oczywiście o Finie. W tym odcinku dowiecie się, jakie ma statystyki, jakie są jego najlepsze dodatki i najciekawsze, jakie są najlepsze zestawy właśnie tychże dodatków oraz gdzie plasuje się w rankingu statystycznym i subiektywnym. Tak więc zaczynajmy. Finn jest niezwykle unikalną bronią, nie tylko ze względu na statystyki, ale głównie ze względu na swoje dodatki, które sprawiają, że można go budować na wiele ciekawych sposobów. Ale spokojnie, wszystko tutaj omówię i sprawdzimy każdą możliwą, sensowną opcję. Zacznijmy od statystyk, aby mieć podstawę, na której będziemy dalej analizować broń. Wszystkie statystyki oczywiście będę podawał z lufą Longshot Advantage, standard, jak i z trybem krytycznym. Czasy przeładowania Fina nie są niczym wyjątkowym dla RKM-a i niestety nie ma dodatku, tak jak w przypadku Bruena, który pozwoliłby na znaczne skrócenie tego czasu. Tak więc podstawowy czas przeładowania wynosi aż 7 sekund i 100 milisekund. Animację możemy przerwać dopiero po 6 sekundach i 300 milisekundach. Natomiast z dodatkiem Sprawne Dłonie czasy te skracają się odpowiednio do 5 sekund i 160 milisekund oraz 4 sekund i 470 milisekund. Czy dodatek Sprawne Dłonie będzie tutaj przydatny? Moim zdaniem nie, z tego względu, że ten skrócony czas przeładowania wcale nie jest wybawieniem i tak poświęcamy ogromną ilość czasu, żeby przeładować, więc lepiej będzie po prostu o tym pamiętać i zawsze znaleźć jakąś konkretną osłonę. Szybkość celowania z lufą Longshot Advantage, niezależnie od tego, czy jest wyposażona w tryb krytyczny czy nie, wynosi 355 milisekund, a więc widać, że jest to raczej wolny karabin. Co więcej, dla RKM-ów czas oddania pierwszego strzału po sprincie to aż 331 milisekund. Dla porównania, dla karabinów szturmowych wynosi to 265 milisekund. Szybkość kul Fina jest różna dla luf z trybem krytycznym i bez niego. Dla standardowej Longshot Advantage prędkość pocisków wynosi niemalże 1400 metrów na sekundę, natomiast z Longshot Advantage z trybem krytycznym osiąga jedynie 1016 metrów na sekundę. Czasy zabicia. Warto zacząć od tego, że Finn nie ma mnożnika obrażeń w głowę, dlatego zadajemy dokładnie takie same obrażenia w klatkę piersiową, co właśnie w głowę. Stąd na statystykach będzie jedynie jeden czas zabicia. Niemniej, czasy zabicia Fina będzie trzeba podzielić na dwie sytuacje, mianowicie na te, gdzie będziemy używali standardowej lufy i te, gdzie będziemy używać jej odpowiednika z trybem krytycznym. Zacznijmy od standardowej. Zasięg podstawowy wynosi 36,5 metrów i potrzebujemy 563 milisekundy, aby zabić przeciwnika. Potem do zasięgu 55,5 metra potrzebujemy 750 milisekund, a powyżej 55 metrów czas ten zwiększa się do i tak całkiem przyzwoitych 844 milisekund. Teraz przyjrzyjmy się trybowi krytycznemu. Tutaj mamy znacznie mniejsze zasięgi na broni, ale też krótsze czasy zabicia, które prezentują się następująco. Do 25,5 metra potrzebujemy jedynie 480 milisekund, potem do 45,5 metra potrzebujemy 540 milisekund, a powyżej 45 metrów jedynie 660 milisekund. Porównajmy zatem te statystyki do siebie. Mimo gorszego zasięgu lufy z trybem krytycznym, nie ma sytuacji, gdy ta standardowa lufa jest lepsza. Zawsze traci od 22 do nawet 210 milisekund. Więc jaka jest, poza zasięgiem, przewaga standardowej lufy nad trybem krytycznym? Chodzi tutaj o odrzut, ale o tym będziemy mówić w segmencie dodatków. Natomiast jak te wyniki wypadają w porównaniu do Galila? Jak widzicie, tryb krytyczny idzie z Galilem łeb w łeb, ale biorąc pod uwagę czas celowania Fina, i tak jest skazany na straty. Mimo że Galil przegrywa, jeśli chodzi o czasy zabicia w ciało, to znowu wygrywa dość znacząco, jeśli chodzi o strzały w głowę. Tam, gdzie w ciało różnica jest często niewielka, a czasami nawet wypada wręcz na rzecz CR56 AMAX, tam z kolei różnica, jeśli chodzi o czasy zabicia w głowę, jest zwykle znacząca i zawsze jest na korzyść Galila. Po analizie tych statystyk ciężko stwierdzić, że Finn jest od niego lepszy, a już na pewno nie można powiedzieć, że jest najlepszy w tym segmencie. Przejdźmy zatem do najważniejszych dodatków, a jest ich tutaj sporo. Zacznijmy od lufy. W tej kategorii jest skupiona właśnie unikalność Fina. Łącznie wraz ze standardową lufą jest ich 8. Są 4 lufy podstawowe, czyli standardowa, XRK Pro Twist, XRK Longshot Advantage oraz F-Tac Harrier i ich odpowiedniki z trybem krytycznym.
czymże jest ten tryb krytyczny. Jest to modyfikacja, która bardzo znacząco zwiększa szybkostrzelność, bo z podstawowych 640 otrzymujemy 1000 kul na minutę. Dla porównania MP5 ma szybkostrzelność rzędu 800 kul na minutę, a Fennec 1100, czyli jedynie 100 kul na minutę więcej. Jednak, aby zbalansować tryb krytyczny, ma on kilka wad, a przede wszystkim jest to znaczące zmniejszenie zasięgu. Tak jak było to pokazane na statystykach, różnica wynosi aż 11 metrów. Co więcej, spada też prędkość pocisków z prawie 1400 metrów na sekundę na 1016 metrów na sekundę. Przypominam, że statystyki podaje dla lufy oczywiście Longshot Advantage. Na ekranie widzicie testy odrzutu luf zwykłych i z trybem krytycznym. Z racji, że jedynie lufa Longshot Advantage jakkolwiek modyfikuje odrzut, mianowicie zmniejsza go, to jedynie tę lufę wraz z jej trybem krytycznym zawarłem w testach, wraz oczywiście z lufą standardową i standardową z trybem krytycznym. Jak widzicie, Finn ma w każdym przypadku właściwie pionowy odrzut, przy czym odrzut przy trybie krytycznym jest znacznie większy, ale też w pewnym momencie się zatrzymuje względem pionu i zaczyna strzelać zupełnie na boki. Czy to dobrze? Zależy jak na to spojrzymy. Jeśli chcemy używać takiego Fina na blisko, to jest to ok. Natomiast jeśli weźmiemy krytyczną lufę na daleko, to jest to problematyczne, bo tego odrzutu nie da się skutecznie skontrolować. Wyjściem jest oczywiście zaprzestanie na sekundę ognia i rozpoczęcie go od nowa, więc nie uważam też, że jest to jakiś bardzo znaczący problem. Wracając jeszcze do samych rodzajów luf, to mamy tutaj też oczywiście hybrydę w postaci lufy XRK Pro Twist, która jedynie nieznacznie zwiększa nam zasięg, oraz lufę Harrier, która przyspiesza broń, jednak żadnej z tych luf bym nie polecał na Warzone. Przejdźmy do chwytów przednich. Wiem, że zawsze na dystans polecałem szturmowy chwyt przedni, ale w przypadku Fina można powiedzieć, że jest on wręcz bezużyteczny. Na teście można bardzo łatwo zaobserwować, że pomiędzy standardowym odrzutem Fina, a tym ze szturmowym chwytem przednim nie ma wielkiej różnicy i zdecydowanie bardziej opłaca się wziąć Rangera. Cały czas dziwię się wynikami chwytu przedniego operator, który w tym przypadku dawał nawet mniej kontroli odrzutu i dodatkowo spowodował zawijanie się odrzutu. Amunicja na Finie to kolejna rzecz, która dość mocno go wyróżnia. Nie znajdziemy tutaj pomniejszonych magazynków, jak to miało miejsce w Bruenie, a jedynie powiększenie do 100 naboi oraz inny typ amunicji, a mianowicie amunicję CT. Amunicja ta poprawia mobilność broni i czas celowania, ale o bardzo niewiele, bo kolejne jedynie o 0,5% i 8 milisekund, a z kolei drastycznie zmniejsza szybkość pocisków, bo o 230 metrów na sekundę oraz zasięg o 3,5 metra. Wiem, dokąd twórcy zmierzali z tym rodzajem amunicji, mianowicie chodzi o zestawy po prostu na krótkie zasięgi, ale biorąc pod uwagę tak znaczące wady i niewielkie korzyści, chyba coś źle po prostu im się wpisało w Excela i postanowili to tak zostawić. W kolbach znajdziemy jeszcze jeden ciekawy dodatek. Obok braku kolby, który tak jak zwykle zwiększa naszą mobilność kosztem kontroli odrzutu, znajduje się XRK Chainsaw, który powoduje, że nie możemy celować przez przyrządy, ale to nie oznacza, że nie możemy się skupić i tak jakby zawęzić naszych strzałów. Ta pozorna wada ma też zalety w postaci zwiększonej mobilności, mianowicie drastycznie zmniejsza on czas, po jakim możemy oddać pierwszy strzał po sprincie z wcześniej wspomnianych 331 milisekund do 207 milisekund. Nadal jest to oczywiście wolniej od pistoletów maszynowych, ale jest to coś, o czym warto pamiętać. Tak więc, jakie zestawy dodatków polecam? Pierwszy zestaw jest moim zdaniem najlepszy na Fina. Prawda, jest on bardzo nabojożerny przez lufę z trybem krytycznym, ale nie jest ciężki do opanowania, a co więcej ma bardzo dobre czasy zabicia właściwie na każdym dystansie. W tym zestawie znajdziecie tłumik monolityczny, lufę Longshot Advantage z trybem krytycznym, laser taktyczny, celownik VLK oraz chwyt przedni Ranger. Z racji, że Finn ma dość przejrzysty celownik mechaniczny, nie upierałbym się za bardzo przy VLK, gdyby nie fakt, że redukuje on odrzut, co na broni z lufą z trybem krytycznym jest bardzo znaczące. Co więcej, nie ma innego dodatku, który moim zdaniem byłby lepszy od tego celownika, wszak nie ma chropowatej owiki ani kolby szkieletowej, a brak kolby z kolei bardzo mocno zwiększy nasz podrzut, co sprawi, że na dalekie zasięgi ten zestaw będzie po prostu niegrywalny.
Wcześniej kombinowałem jeszcze z kompensatorem zamiast tłumika monolitycznego, ale uważam, że z samym chwytem przednim da się na spokojnie kontrolować naszą broń, a jednak jej tłumienie ma ogromne znaczenie na Warzone. Polecam zatem przyzwyczaić się do wcale niezłego odrzutu fina z trybem krytycznym i jedynie chwytem przednim, zanim stwierdzicie, że kompensator jest lepszym wyborem niż tłumik monolityczny. Poza samym tłumieniem dźwięku, tłumik sprawia również, że ogień z lufy nie zasłania nam tak bardzo pola widzenia i dzięki temu nie mamy problemów ze śledzeniem przeciwników. Drugi zestaw to zestaw wykorzystujący kolbę XRK Chainsaw. Zaznaczę od razu, że jest to zestaw raczej do zabawy, aniżeli gry, którą macie zamiar wygrać, gdyż zasięg efektywny takiej broni jest bardzo nieznaczny. Nie jest on ani lepszy od pistoletów maszynowych, ani dużo lepszy od karabinów szturmowych i przyda się tak naprawdę tylko w sytuacjach, kiedy przeciwnik jest bez żadnej osłony. Niemniej jednak zestaw prezentuje się następująco. Tłumik monolityczny XRK Longshot Advantage z trybem krytycznym, taśma stuna bojowa 5.56 NATO, co ważne NATO, nie CT, atut amunicja pełnopłaszczowa oraz oczywiście XRK Chainsaw. Z racji, że nie potrzebujemy się skupiać tutaj na szybkości celowania, bo nie możemy celować w ogóle, nie przeszkadza tutaj wzięcie magazynków stuna bojowych oraz najdłuższej lufy, które spowalniają naszą broń, ale tylko w segmencie szybkości celowania, no i ewentualnie prędkości ruchu, ale umówmy się, że nie ma tu dużego znaczenia, a nie czasu oddania pierwszego strzału po sprincie. Broń, mimo tych dodatków, zachowa swoją mobilność zapewnioną przez XRK Chainsaw i będziemy mogli nadal z tego sprintu sprawnie wychodzić. Z racji, że nie ma na tej broni niestety lasera 5MW ani chropowatej owijki, a laser taktyczny nie zmniejsza czasu oddania pierwszego strzału po sprincie, zdecydowałem się na amunicję pełnopłaszczową, która sprawi, że łatwiej będziemy penetrować osłony, za którymi będą chować się przeciwnicy, a z racji braku możliwości celowania, a tu ten naprawdę może się przydać. Przejdźmy zatem do ostatniego segmentu naszej serii, czyli do rankingów. Jak wypada Finn w rankingu statystycznym? Tutaj muszę go podzielić na tak naprawdę dwie bronie, czyli na Fina standardowego i Fina z trybem krytycznym. Zaczynając od Fina standardowego, to trzeba nadal uznać wyższość Bruena w rankingu statystycznym. Jego czasy zabicia są lepsze, choć należy pamiętać o różnicy w odrzucie, jaka istnieje między Finem a Bruenem, ale będzie miało to znaczenie dopiero w rankingu subiektywnym. Dlaczego natomiast Finn nie wylądował pod kilo? Ano z tego powodu, że na dalsze zasięgi Finn ma lepsze czasy zabicia o prawie 200 milisekund, gdzie różnica na wcześniejszych zasięgach między tymi broniami jest znacznie mniejsza, a i Finn często z kilo wygrywa. Jak natomiast prezentuje się sytuacja Fina z trybem krytycznym? Ano ląduje on na pierwszym miejscu, spychając Bruena na drugie. Łatwa kontrola odrzutu wraz z bardzo dobrymi czasami zabicia sprawia, że Finn spokojnie może sięgnąć po pierwsze miejsce w rankingu statystycznym i być dumnym liderem. Przejdźmy zatem do rankingu subiektywnego. Jak grało mi się Finnem? Tutaj muszę przyznać, że jest dobrze. Finn standardowy ze względu na swój właściwie nieistniejący odrzut ląduje na drugim miejscu, a Finn z trybem krytycznym ze względu na lepsze czasy zabicia od tego standardowego zajmuje pierwsze miejsce. Co prawda ma pewne mankamenty, jak na przykład bardzo duża szybkostrzelność, która na dalekie zasięgi bardziej przeszkadza niż pomaga, ale drzemie w tej broni potencjał. Finnem grało mi się najlepiej ze wszystkich dotąd omówionych w tej serii broni, choć muszę przyznać, że często czułem niedosyt i czegoś jednak mi brakowało. Mam jednak nadzieję, że Was nie zabraknie w gronie moich subskrybentów, dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to klikajcie w przycisk subskrybuj, następnie w dzwona, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Odwiedźcie oczywiście też mojego Facebooka, a jeśli szukacie kogoś do gry lub chcielibyście dołączyć do dozowniczej społeczności, to zapraszam na serwery Discord. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. Tymczasem ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, trzymajcie się i dozo!